Znacie to powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego? Na ogół się z tym zgadzam, ale nie w tym przypadku. Siema, z tej strony JK. Słuchajcie, miałem już kilka kamer, aparatów w swoim życiu. Najpierw miałem taki mały kompakt od Sony, później miałem hybrydę, w której nie można było zmieniać optyki, za to miałem zoom. Po kilku latach sprawiłem sobie Nikona D3200, którego sprzedałem, kupiłem sobie drona, a za moją główną kamerę odpowiadał mój smartfon. W październiku kupiłem drugą w swoim życiu lustrzankę, od tamtej pory nagrałem nią kilkaset giga materiału, zrobiłem prawie 4000 zdjęć, także myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby trochę Wam o niej opowiedzieć. Dziękuję Ci słońce za to, że mi po prostu niszczysz całe światło. Zapaszcie sobie herbatki, rozsiądźcie się wygodnie, bo to nie będzie krótki odcinek. I zapraszam Was na moją recenzję najmniejszej lustrzanki od Canona i moim zdaniem najlepszej lustrzanki dla początkujących. Canon EOS 200D. Zapraszam. Canon 200D został zaprezentowany w lipcu ubiegłego roku razem z Canonem 6D Mark II i od tamtej pory pojawiło się w internecie bardzo wiele recenzji, które wskazywały, że ten właśnie aparat jest najlepszym upgrade'em dla ludzi, którzy do tej pory swoje zdjęcia i filmy nagrywali smartfonem. Tak jak ja na przykład. Dodatkowo przemawia też za tym stosunkowo niska cena, bo aparat z podstawowym obiektywem można dostać już za około 2500 zł. Co moim zdaniem, może to głupio zabrzmieć, jest nieadekwatne do tego, jakie wielkie możliwości daje nam ten aparat. Ciało, czyli body, waży 493 gram, czyli bardzo mało, zwłaszcza jak na lustrzankę. Ja zdecydowałem się na zestaw z obiektywem 18-55 ze światłem 4-5,6, z wbudowaną stabilizacją obrazu i z systemem STM, dzięki któremu autofokus jest dużo cichszy i nie słychać go zarówno przez mikrofon wbudowany, jak i przez mikrofon zewnętrzny. A propos mikrofonu zewnętrznego, tak, jest tutaj normalne wejście na jacka 3,5 mm. To, co mnie trochę irytuje, to miejsce, w jakim jest usytuowane to wejście na mikrofon zewnętrzny, bo jak chcecie odchylić ekran, to ta szwech haczy i to jest takie... No i skoro już przy ekranie jesteśmy, to dokładnie mamy tutaj 3-calowy dotykowy wyświetlacz, co pozwala w bardzo prosty sposób szybko zmieniać jakieś ustawienia zarówno zdjęć, jak i filmów. Nie trzeba latać po menu, żeby zmienić balans bieli czy klatkaż filmu, tylko możecie sobie to wystukać tak jak być powinno. I wyświetlacz jest dodatkowo też obracany, a więc jak chcecie sobie zrobić selfie, czy też chcecie po prostu nagrać vloga i chcecie się upewnić, że wszystko jest w kadrze tak jak powinno, to... To proszę bardzo. Aparat na górze ma 3 przyciski, off, on i robienie filmów. Mega wygodna rzecz ze względu na to, że można mieć osobne ustawienia na robienie filmów i osobne ustawienia na robienie zdjęć. Teraz na przykład jak byliśmy w Walencji, to było to bardzo wygodne rozwiązanie, bo na przykład nagrywając filmy starałem się mieć zawsze szybkość migawki ustawioną jako dwukrotność mojego klatkarzu, na czym cierpiała głębia ostrości, a w momencie, gdy chciałem zrobić zdjęcie, to szybko przełączałem na on. I tam już były zupełnie inne ustawienia. Przesłona była na poziomie 1.8 albo w przypadku tego kitowego obiektywu na 4, żeby mieć to piękne, rozmyte tło, a szybkość migawki była na poziomie, nie wiem, 1/2000, żeby moje zdjęcia można było szybko zrobić, żeby złapać moment i też żeby nie były przepalone. Takich istotnych rzeczy, które warto też powiedzieć, to autofokus w tym aparacie to Dual Pixel Autofocus, który jest też znany z tych bardziej profesjonalnych lustrzanek, jak na przykład Canon 80D, czy też wcześniej wspomniany 6D Mark II. Bardzo intuicyjny, bardzo dobrze śledzi twarze, rzadko kiedy mi się zdarza, żebym włączał manual focus, poza momentami, gdzie faktycznie chcę, żeby ostrość była na coś, co nie jest oczywiste dla kamery lub po prostu chcę na maksa wykręcić pierścień, żeby ładnie wszystko pięknie rozmyć. A dodatkowo z racji tego, że ekran jest dotykowy, możecie sobie po prostu klikać, tak samo jak na ekranie smartfona, co ma być w polu ostrości i aparat to wtedy wyłapuje. Nie miałem problemu żadnego zarówno z tym moim kitowym obiektywem, jak i z 50-ką. Także autofokus w tym aparacie kozak i naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Matryca ma 24,2 megapikseli, zakres ISO to jest 100 do 25600 i aparat robi też do 5 zdjęć na sekundę, także jak Wasza małżonka będzie prosiła, żebyście jej zrobili zdjęcie w pozycji rozgwiazdy, to uda Wam się to wyłapać.
Jedną z bardzo przydatnych funkcji, jaką posiada też ten aparat, jest fakt, że jest tutaj wbudowane Wi-Fi. Możecie na szybko sobie ściągać wasze filmy, zdjęcia, nawet jako RAWy, za pomocą aplikacji Canon Camera Connect na waszego smartfona, niezależnie od tego, czy jest to Android, czy iPhone. I dla mnie na przykład było to super rozwiązanie w momencie, gdy byliśmy teraz w Walencji, ze względu na to, że nie miałem laptopa, a i tak mogłem sobie na szybko ściągnąć te zdjęcia, obrobić je w Lightroom Mobile i udostępnić na przykład na Instagrama. A jak już przy Instagramie jesteśmy, to zapraszam po przykładowe zdjęcia na przykład. Żeby ułatwić wejście w taki, powiedzmy, bardziej zaawansowany świat fotografii, Canon poza standardowym menu dorzuca też menu z przewodnikiem, w którym są poopisywane, co każda kolejna funkcja robi, za co odpowiada, w jaki sposób zmienia nasze zdjęcie, zmienianie wartości przysłony, czasu migawki i tym podobne, co jest moim zdaniem bardzo pomocne, tym bardziej dla osób, które do tej pory użytkowały swojego smartfona, w sensie aparatu swojego smartfona, tylko w trybie automatycznym i takie pojęcie jak przysłona czy czas otwarcia migawki nie są im znane. Teraz to, co dla mnie było najistotniejsze, decydując się na zakup tej kamery, to jej możliwości w kwestii nagrywania filmów. Nagrywa Full HD do 60 klatek na sekundę, poza tym można nagrywać w 24, 25, 30, 50 i 60 klatkach na sekundę. Osobiście jestem zdania, że Full HD, tym bardziej dla początkującego użytkownika, jest wystarczające. Tego samego zdania byłem przy okazji mojego Sparka, dlatego nie miałem parcia na Mavica ze względu na to, że on ma 4K. Z kilku powodów. Po pierwsze, większość tak ogląda swoje filmy na ekranie smartfona, a no come on, Full HD na smartfonie już wygląda git, więc po co więcej. A po drugie, warto mieć też na uwadze zawsze, że w momencie, gdy nagrywam materiał w 4K, to też trzeba mieć komputer, który to 4K będzie w stanie zedytować. Ja używam kilkuletniego iMac'a z moim zdaniem dość dobrymi parametrami i w momencie, gdy edytuję Full HD w Final Cut Pro, to chodzi to dosyć płynnie, ale jak od czasu do czasu wrzucę jakiś plik 4K, na przykład z mojego smartfona, to nawet taki jeden plik jest w stanie w dużym stopniu spowolnić pracę mojego komputera i edytowanie jest niemalże niemożliwe, także warto o tym pamiętać, jak ktoś chce nagrywać w 4K. W tym modelu jest w ogóle ten sam sensor, który jest zainstalowany w Canonie 80D, ale procesor jest nowszy, jest tutaj DJX7, dzięki któremu nasze wieczorne nagrania są, też powinny być czystsze od szumów. Nagrywając filmy późnym wieczorem, czy już nawet w nocy, podkręcałem ISO do 1600, czy nawet do 3200 i wciąż wyglądało to bardzo przyzwoicie, wciąż byłem w stanie wyciągnąć z tych ciemniejszych partii dużo detali, szczerze nawet byłem sam zaskoczony przy edycji. Możecie sobie zobaczyć tutaj link do mojego filmiku, w którym testowałem mój obiektyw 50mm i sami porównać i wywnioskować, jak sobie radzi ten aparat przy kiepskich warunkach oświetleniowych. Dodatkowo w tym aparacie jest też wbudowana funkcja robienia timelapsów do 30 klatek na sekundę. Jak potrzebujecie 24 klatek na sekundę, to wystarczy w postprodukcji zmniejszycie prędkość tego timelapsa do 80% i macie 24 klatki na sekundę. Bardzo fajne jest menu, macie po prostu ile chcecie zdjęć, jak długi będzie wam timelapse, jak będziecie robić zdjęcia co tam trzecią, czwartą sekundę, jak długo musicie czekać, także bardzo, bardzo fajna, przydatna rzecz. Jedyna wada przy okazji tej funkcji to fakt, że nie możecie dłużej naświetlać zdjęcia przez 1/30 sekundy, także w momencie, gdybyście chcieli robić czas timelapsa z jakimś dłuższym czasem naświetlania, no to musicie już się zaopatrzyć w interwałometr. Ale to też nie problem, bo wtedy możecie po prostu robić to bezpośrednio ze zdjęć i macie większą możliwość przy edycji waszego timelapsa. Bateria trzyma całkiem nieźle, ma 1040 mAh, ładuje się ją w dołączonej do aparatu ładowarce. Ładuje się ona około 1,5 godziny i naprawdę muszę przyznać, że jest kozak. Miałem taki jeden dzień, jak byliśmy w Walencji, że aparat miałem włączony z 7-8 godzin praktycznie non-stop. Nagrywałem i robiłem zdjęcia niemalże wszystkiego, do tego stopnia, że mam nawet timelapse, jak jedliśmy w Burger Kingu. I dopiero po zachodzie słońca, gdzie zrobiłem tam jeszcze timelapse'a i jeszcze ze 100 zdjęć, to dopiero wyładowałem obydwie baterie do zera. Także jedna bateria tak na jakiś normalny dzień, gdzie coś tam zwiedzacie, czy chcecie nagrać vloga, wystarcza, ale w momencie, jak nie lubicie się ograniczać i chcielibyście mieć baterię, musicie zwrócić uwagę na to, że baterie dodatkowo są dosyć drogie. Ja za swoją zapłaciłem 70 euro, co daje nam prawie 280 zł, ale mam przynajmniej świadomość, że mając te dwie baterie, to wystarcza mi to w 100% na cały dzień dosyć intensywnego używania kamery. A propos baterii jeszcze, nie ma możliwości wyciągnąć tej takiej osłonki na baterię, także nie ma możliwości też zamontowania takiego dodatkowego gripu, w który wsadzacie sobie dwie baterie naraz.
Niestety. Jeszcze kilka moich takich spostrzeżeń po całym tym okresie, jak używałem tej lustrzanki. Będąc teraz w Walencji, szczerze na nowo zakochałem się w fotografii. To nie tylko używając mojej 50-tki, ale też używając kitowego obiektywu. Przy edycji sam często byłem zaskoczony, jak wiele detali jeszcze było skrywanych w tych ciemniejszych partiach zdjęcia i odwrotnie, jak dużo detali było ukrytych w tych jasnych partiach fotografii, które myślałem, że już dawno są przepalone. Okazywało się, że nie, że wciąż są tam jakieś, że jest tam jakieś niebłękitne niebo, że są jakieś chmury. A propos filmów, no to przesiadłem się z Samsunga Galaxy S7, więc wiadomo, że różnica jest niesamowita, ale wcześniej używałem Nikona D3200 i jest to niebo a ziemia. Muszę Wam szczerze przyznać, że sprawia to niesamowicie dużo frajdy nagrywać filmy tą lustrzanką. Jest bardzo lekka, dobrze leży w dłoni, dodatkowo ten obracany, dotykowy ekran to też spore udogodnienie. 60 klatek na sekundę miodzio, po prostu świetnie wyglądają te sekwencje takie bardziej filmowe w zwolnionym tempie i myślę też, że jest to kamera, która posłuży mi przez dłuższy czas ze względu na to, że ma ten bagnet EF bardzo uniwersalny, do którego można zamontować większość tych bardziej popularnych obiektywów Canona, włączając w to te obiektywy z serii L. Podsumowując, jestem naprawdę zadowolony z tego, że zdecydowałem się właśnie na zakup tej lustrzanki i mogę ją z czystym sumieniem polecić każdemu, kto chciałby właśnie wejść w ten świat taki bardziej, powiedzmy, zaawansowany. Niezależnie od tego, czy będziecie używali tej lustrzanki do robienia zdjęć, czy do robienia filmów. Nikt mi też nie płaci za to, że to mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Sam jestem początkujący, sam często oglądam tutoriale na YouTube, później zabieram kamerę, idę zobaczyć, czy moja kamera też jest to w stanie powtórzyć, zrobić i im częściej ją próbuję, im więcej od niej wymagam, tym bardziej jestem zadowolony, tym bardziej jestem pozytywnie zaskoczony, że za każdym razem daję radę. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie za to, że dotrwaliście do tego momentu, naprawdę brawo. Nie mam pojęcia, jak długo wyniósł ten cały film, ale domniemam, że dosyć sporo, ze względu na to, że nigdy nie miałem aż 3 stron scenariusza i dodatkowo nie nagrywałem nigdy ponad 2 godziny samej pogadanki. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie dać znać w komentarzu, że jesteście kozakami. Naprawdę gratuluję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tej kamery, nie powiedziałem o wszystkim, więc jak domniemam, też jeszcze jakieś pytania się pojawią. Piszcie je w komentarzach, będę starał się odpowiadać tak szybko, jak tylko możliwe. Zachęcam Was również do zaglądania na moje social media, linki macie w opisie tego filmu. Zachęcam też do stawienia łapki w górę, jeżeli był ten film dla Was pomocny, do subskrypcji, do dzwonków. Wiecie, jak to wygląda. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!